11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Corocznie na naszej uczelni obchodzimy to święto, corocznie przypominamy o tych wydarzeniach. Ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ minęło 100 lat od momentu odzyskania niepodległości. My przygotowaliśmy w tym roku takie pewne podsumowanie, takie spojrzenie związane ze stuleciem niepodległości, ale w kontekście 100 lat, co nam te 100 lat przyniosło. Wśród wystąpień, które obejrzymy, usłyszymy, będzie to pierwsze wystąpienie doktora habilitowanego inżyniera Cezarego Orlikowskiego, profesora WWSZ w Elblągu, wystąpienie pod tytułem 100 lat lotnictwa. Następnie wystąpienie studentów pana Krzysztofa Tyszko i Michała Krajewskiego, wystąpienie pod tytułem Historia aparatu telefonicznego. Z kolei pan magister Bartosz Kalisz opowie o polskiej jednostce monetarnej w okresie 1918-2018. Kolejne wystąpienie to wystąpienie pani dr Katarzyny Jaroszyńskiej-Buriak pod tytułem Książka 1918-2018. W kolejnej części zaprezentują się zespół muzyczny Orkiestry Wojskowej z Elbląga. Thank you.